Halo, halo, witam, dzień dobry, wieczór. Z tej strony Jackie Sam i ze mną jak zwykle bardzo dobrze przygotowana Johnny, w przeciwieństwie do mnie. Także witam bardzo serdecznie. Hej, hej, hello. Hej, hej, hello. Czytałem ostatnio komentarz, bodajże, który tam, że podcast nie był za bardzo treściwy. Tak, masz rację. Odsłuchałem sobie tego, a poza tym też głównie dlatego, że ja nie lubię słyszeć swojego głosu. I rzeczywiście zaczynałem po prostu gadać tak, jak w zasadzie wszyscy, czyli nic ciekawego. Ale spokojnie, mamy tutaj temacik chyba w sam raz, czyli kryzys Pixara. Możemy zacząć od spadku jakości, oryginalności, od Out 2. Powiedz nam mniej więcej, o co dokładnie chodzi, bo też mówiliśmy o tym przed chwilą. Chodzi o to, że od czasów Outa 2 te filmy Pixara to albo były średniej jakości, tak na przykład Dobry Dinozaur albo Merida. Jeszcze raz powiedz o tamtym, bo coś mi się przerwało. Chodzi o to, że od czasów filmu Outa 2 większość tych filmów Pixara jest średniej jakości. Takim dobrym przykładem jest Dobry Dinozaur. Ale pod względem, albo... ale pod względem scenopisarskim, graficznym... Fabuły. Albo na przykład to samo Merida Waleczna, nie z jakichś najwyższych lotów. Ale jak nie jest średnie oryginalny film, to jest pełno sequeli. Tak na przykład, po co nam Uniwersytet Potworny? To akurat... Albo to jest Story 4. Ale Uniwersytet Potworny jest prequelem. Ale wiesz, o tym chodzi. Kontynuacje niepotrzebne. Albo jakieś spin-offy, prequele. Tak, Uniwersytet jest złym przykładem. Ale przecież było tam kilka oryginalnych produkcji, jak Coco, był Luka, było... Tak, tylko że... Czekaj, na przykład Luka. Tylko, że na przykład Luka to też jest taki trochę średniaczek. Nie takie, co bym dała Oscara i arcydzieło, jak na przykład Wally, albo gdzie jest Nemo pierwszy. Ratatouille. Wiesz, o co mi chodzi. Albo Ratatouille, albo Atlantyda Zaginiony Ląd. Jeden z moich filmów zresztą w epoce Disneya, gdzie oni faktycznie eksperymentowali z tą formułą. No i no dobra, no czasami nie wychodziła, czasami nie, ale z drugiej strony to był naprawdę bardzo dobrze zrobiony film. I tutaj Disney akurat też się nie bało to, że ktoś tam może zginąć z tych ludzi, bo pamiętam, była ta scena z ekspedycją, gdzie na nich się zawaliło tona kamieni. No i to akurat też, nie powiem, że to jest spoko, w sensie dobrze, że to jest pokazane, bo jednak też dzieciaki, które oglądały ten film, wiedziały, z czym mają do czynienia i jakoś nie wyrosły na psychopatów, jak to niektórzy gadają. Ale dobra, do tego dojdziemy za ale chwilę. Ale jeszcze co do oryginalności, to zauważ, że wszystkie te filmy Pixara są według jednego schematu. Tak. Że masz bohatera, który nagle znajduje się w nowej rzeczywistości, sytuacji, miejscu i ma jakiś problem, żeby wrócić do tego, co było. O, czekaj. O, dobra, już wszystko działa. Wiesz co, poniekąd też, ale nie wypada, jest w tej rzeczywistości, chociaż, a nie, dobra, ty rzeczywiście, nie, dobra, masz rację, ale Coco? Coco teoretycznie, to też jest. Ale Coco teoretycznie odstaje od tej sytuacji, bo jednak znajduje się... Nie, bo przecież znajduje się w tym zmarłym, w tym świecie świata. Świecie i umarłym. Ma problem, że musi wrócić do żywych. Jest w nowej rzeczywistości w tych zaświatach. Ech, no dobra. Czyli reasumując, w tym momencie mamy do czynienia po prostu z tą samą formułą, z tą samą fabułą, ale z zupełnie innymi szatami graficznymi.
A co z tym dziwnym światem? To jest też to samo w takim wypadku. Ale to Disney, nie Pixar. No dobra, ale... Bądź co bądź, to wygląda tak samo jak tamto, prawda? Wiem, tylko że znowu dziwny świat, to ma jeszcze inny problem, a mianowicie trauma międzypokoleniowa. Bo wtedy to też było to mocny ten motyw, nadal że się ojciec, że ojciec nie mógł się dogadać z synem i dziadkiem. Przecież teraz też jest tak samo. Generacja Z, milenialsy itp. itd. Że niby tam się nie rozumieją, nie wiedzą, że tamtym jest ciężko, inni mówią, że drudzy są słabi i tak dalej. O Jezu, jakie to biedne, Boże, dzieci są. Wiem, tylko... Ale tylko problem w tym, że problemy międzypokoleniowe są i będą i to nie jest nic nowego w zasadzie. No, tylko mój Pixar ze swoich złotych czasów to nie bał się na przykład eksperymentować, jakieś ryzykowne rzeczy, albo świat pokazać bardzo kreatywnie, jak w Potworach i Spółka. A teraz to tak na półkowistka, ładna grafika. Ale wiesz dlaczego tak jest? Tyle. Ponieważ wcześniej rynek był bardzo mały, widzów było trudniej pozyskać, więc musieli się postarać, żeby do tych ludzi przyciągnąć do siebie. Wiem, ale teraz to powinien jeszcze mocniej zrobić coś, bo to trochę smutne, że DreamWorks szaleje na przykład z tym Kotem w butach, Sony szaleje ze Spider-Manem Uniwersum, a Pixar stoi w realistycznej grafice, jak to oni byli pionierami filmów CGI. Jest takie powiedzenie, rewolucja pożera własne dzieci. Disney stał się po prostu pewny tak swojej pozycji, że uznał, że nadal uznaje, że dotychczasowa formuła działa i że może jej używać jak chce, kiedy chce i w jakimkolwiek celu będzie to dla nich potrzebne albo dla klientów. W tym wypadku dla inkluzywności, czego możemy zobaczyć na przykład przy tych przeklętych Star Warsach albo... Tajnej inwazji. Przepraszam. Ale jak o tym mówię, ja dostaję wrzodów ale po prostu. Nawet Pixar nie uciekł przed tym. Podobnym przykładem jest ten słynny pocałunek w bazie Astralu, co wszyscy by zapomnieli ten film, gdyby nie ten pocałunek kilkusekundowy. Albo gdyby ten naprzód, ludzie by też zapomnieli, gdyby nie ta policjantka i ta cała drama z tłumaczeniem niebinarnej. Ale powiedz mi jedno. Pixar jednak jest zależny od Disneya, więc też mają narzucone poniekąd jakieś standardy, które wiem, muszą tylko trzymać, więc wiem, nie wiem, tylko dlaczego wiesz, w tym widzisz cokolwiek dziwnego. Wiem, tylko to jest też trochę smutne, że jak odeszła znaczna liczba kadry, albo była zwolniona, tak John Lasseter, to ten nowy szef, Peter Doktor, to tak trochę uległ jest i nie stawia się, nie broni Pixara, a ten John Lasseter to by bronił, żeby nie było na przykład baza Astrala. Ale w jakim sensie, żeby go nie było? To by nie dał zielonego światła, tylko a, zrobiłby żeby tworzyć inny ten film, tak? Tak. Czyli już od razu mógł założyć, że baza Astral będzie kasową katastrofą. I w sumie on się chyba tak dobrze nie sprzedał. W ogóle źle. Bo był jak niepotrzebny. Mówiłem, rewolucja pożera własne dzieci. A na ten moment... Był niepotrzebny. Jesteśmy świadkami... Przepraszam, że ci przerwę. Jesteśmy świadkami regresji, jeżeli chodzi o scenopisarstwo, jak i same produkcje, bo nawet i w tym niezwiązanym z Disneyem Halo, z tego co udało mi się usłyszeć od spalonego popcorna, pozdrawiam, wiem, że tego nigdy nie zobaczysz, ale jestem twoim fanem, uwielbiam twoje recenzje. Wracając do tematu, samo Halo, na pewno znacie tę grę, a jak nie, to powiem wam o co dokładniej chodzi. W skrócie jest to po prostu taka bardziej kosmiczna strzelanka, ale
Jest ona napisana tak, że w praktyce chcesz po prostu dalej do nich strzelać, żeby usłyszeć, co było dalej w tej historii. Tak samo jak na przykład w Mass Effectie. Chociaż Halo jest taką bardziej czystą strzelanką niż RPGiem. To tutaj praktycznie zrobili taką papkę. Szkoda gadać. To jest po prostu tragedia tak przy tej tajnej inwazji od Marvela. Miało wyjść naprawdę coś, bo inwazja Skrulli była jednym z najlepszych eventów, jaki Marvel zrobił, ale zrobili z tego po prostu istny paździerz. Scenopisarstwo, jak i same Skrulle, według mnie zostały napisane kompletnie bez sensu. Ale dobra, to kiedyś jeszcze opowiem, jak będę w ogóle sam robić o tym film, bo chyba nie wytrzymam, jak tego nie opiszę. Okay, ale chętnie, no. Ale chętnie chciałbym kiedyś odcinek o ekranizacjach gier. Zrobimy, bo to jest też oddzielny temat, bardzo głęboki. Poza tym będzie można nawet i powiedzieć o ekranizacji Mortal Kombat, która o dziwo, ta nowa, nie wyszła wcale tak źle. Dobra, bo odbiegamy za bardzo. Odejście znaczących twórców do konkurencji oraz zwolnienia. Możesz nam powiedzieć, kto dokładnie? Oj, za dużo by wymieniać, bo ostatnio to... To może takich chyba najważniejszych, paręnaście. Najbardziej znanych. No na pewno John Lasseter, bo go zwolnili, bo te całe akcja mi tu... A gdzie Lasseter pracował dokładniej? W Pixarze, jako szef i jako szef Disney Animation. Czekaj, a Lasseter nie pracował nad produkcjami z 2012 roku, 10? A kilkoma, ale głównie to on odpowiadał za to, że dostaliśmy Zaplątanych od Disneya, wyjął Disneya na nogi. I też te Pixara pilnował akurat od samego początku. Zaplątani mi się nawet całkiem podobali. Później wyszedł z tego serial, o dziwo. Wiem, ale... Dobrze zrobione, ponieważ jest to ewolucja uniwersum, troszeczkę je bardziej rozbudowuje. I akurat to, jak dla mnie, jest na plus. Bo to po prostu nie wyszło z tego bardzo leniwy sequel. I to była bardzo dobra decyzja, że zrobili o tym serial. Wiem, tylko mówię, że wyrzucili go jeszcze przed pandemią, bo te całe ruchy mi tu, a on tak mocno... Był? Co? Za drogi dla nich był? Nie, teoretycznie, że się za bardzo poprzytulał do pracowników, jak go wyrzucili, a za nim poszli różni animatorzy od Disney Pixar. Że niby zwolnili go za spoufalanie się z pracownikami? Za miturę, że molestował przez to przytulanie się. Dobry pomysł sobie znaleźli. A jak było naprawdę? To jest oficjalny nawet, ale nie wiem jak jest. Wiem tylko tyle, że jak odszedł, bo go zwolnił, ale tak oficjalnie odszedł i przeszedł do konkurencji, do Universala, Lonsage, czy jak tak się nazywa. A nie lepiej to było zanim po poszli. Nie, założył całe studio, które wykupił Apple i tam zanim poszli różni animatorzy. Mają studia animacyjne. Tak samo jak Amazon. Tylko wiem, mówię, ale tylko może... Dlaczego Amazon nie potrafi zrobić dobrej adaptacji Tolkiena, ale już ekranizację komiksów jak The Boys już potrafi zrobić naprawdę dobrą, albo Vox Machiny. Wyjaśnijcie mi to, nie sobie, wiem. Bo ja tego nie rozumiem. Ja tylko mówię, że animatorzy Disney i Pixara uciekli za Johnem Lasseterem do Lonsage. Tacy najlepsi, typu reżyser Wielkiej Szóstki. Mówię, tacy naprawdę z wysokiej półki. A Wielka Szóstka to akurat mi się bardzo podobała. A najlepsze jest to, że z oryginalnej piątki... Poza tym to połączenie San Francisco z Japonią wyszło całkiem oryginalnie. Ale najlepsze jest to, że z oryginalnej piątki założycieli Pixara to zostało tylko dwóch. Peter Doktor i chyba któryś jeszcze. A tak to jeden zginął w wypadku. Drugi poszedł na emeryturę dziećmi z rodziną się zajmować. A Johna to wiadomo.
kto teraz tym rządzi? Peter Doktor. Peter Doktor? To ten reżyser od pierwszego w głowie się nie mieści i kilku innych. Tylko, że to jest właśnie to, że podam ci inny przykład, że on to też słabo zarządza, bo pomijając, że zezwolił na Baza Astrala, to jeszcze kiedy była pandemia, to filmy Pixara lądowały od razu na Disney Plus i to w tej darmowej ofercie, kiedy na przykład Mulan to była za premium, za dopłatę. A, pamiętam, było coś takiego. Ja mam subskrypcję Disney Plus, tylko głównie z tego względu, że chciałem sobie obejrzeć parę rzeczy, ale nie mam według mnie najważniejszych. Ale dobra, ja to głównie z takiego obowiązku, ale ciekawości, ale to teraz... tego recenzenckiego po prostu, ja to jeszcze trzymam. Ale to jest smutne, że w tamtych czasach, kiedy była pandemia, to na przykład film Encanto szło do kina, a ten Pixar, typu co w duszy gra, Luka, ten Naprzód, to nie wypada. Ta i sami się animatorzy się załamywali, bo też tam było tak, że już jak odchodziła ta pandemia, to na przykład to nie wypada, mogła iść w kina, a szła na Disney Plus. No i z tego względu sami twórcy i animatorzy mają po prostu o wiele mniejszy dochód z tego. Tak, ale ogólnie sama ranka Pixara przez to spadła. Czyli, ludziom... też wychodzi po prostu na to, że wysyłając po prostu na serwisy streamingowe, oni dostają grosze, czy jakoś się mylę. Tak, ale ogólnie też chodzi mi o myślenie zwykłych ludzi. Kiedyś to było wydarzenie iść na film Pixara, a teraz każdy poczeka na Disney Plus, a zamiast tak, tego pójdzie... Poza tym, jak sama mówiłaś, jakość Pixara... Pixar ma ten problem, że to nie są... Animacja nie jest ani zła, ani niedobra. Jest taka se... Jest... No tak jak Pixar, to nie jest nic zaskakującego. Nic nie pokazuje nowego. Jest od tych 20 lat prawie to samo. No kiedyś to robiło wrażenie, ale teraz ludzie po prostu już są tym 3D przesyceni do szpiku kości. Więc ludzie chcą po prostu czegoś zupełnie innego, dlatego taka Vox Machina, dlatego Spider-Man Multiversum, dlatego nowy kot w butach, dlatego te różne podklatkowe animacje ludziom bardziej się podobają niż znowu kolejny model 3D w animacji. Właśnie, o to chodzi. Nowych wrażeń. No właśnie, a Pixar tak na początku swojej działalności mocno rewolucjonował gatunek. Pixar był pionierem, tak na przykład, jeżeli chodzi o kino. No na przykład pomijając Toy Story pierwsze, jako pierwszy film pełnometrażowy CGI, to na przykład Co w trawie piszczy, to przecież to było wielkie wyzwanie. Wiesz, co zanimować... jest najzabawniejsze? Że DreamWorks zaczął też iść śladem tym 3D, ale jak zrobili Shreka, to nawet on po tylu latach, pomimo tego, że był robiony właśnie w tej technologii, wygląda naprawdę dobrze. To jest tak, najważniejsze. Ale... chciałem powiedzieć tylko, że... Ale oni chociaż troszeczkę poszli dalej z tą animacją 3D i zaczynali ją troszeczkę bardziej wzbogacać. W sumie to też było tak nawet pokazane przy Bad Guysach. Swoją drogą, za rok podobno będzie druga część. Czekam. Bardzo czekam. Chcę znowu zobaczyć, jak Wilk robi robotę razem z ekipą. Ale chciałem tylko powiedzieć, że w trawie to przecież to też było wielkie wyzwanie zrobić 100 mrówek A, dawno na temu ekranie. W trawie. Też to pamiętam. Albo sierść z sali jako w pierwszych potworach i spółka. Na swoje czasy było ono bardzo szczegółowe. Właśnie o to mi chodzi, że wtedy to tak rewolucjonizowali, a teraz to inni teraz... prześcigają. A poza tym teraz technologia rozwinęła się tak, że obecnie wygenerowanie takich sieci, jaką Sali miał te 20 parę lat temu, nie jest już teraz problemem. Tak,
I nawet Netflix ich wyprzedza, na przykład z Mitchellami, jak to ciekawie wyglądało graficznie. No w końcu robiło to Sony, tak? Tak. Tak samo jak Spidermana. Nawet ci Żółwie Ninja. A to też widziałem. Kreska taka troszeczkę bym powiedział brudna, ale nawet pasuje. A poza tym wychodzi chyba nawet i film animowany teraz na Nickelodeon z tych żółwi. Albo nawet Pinokio poklatkowy ich wypchał. Pinokio. A, wiem. Ten, co był na Netflixie. Tak. A to wiem. Bardzo przyjemny film. Ale kurde, zakończenie to też mnie trochę przymurowało. Ale w sumie to jest bardzo ciekawy morał. Dobra, bo zaraz pójdziemy, nie wiem jak daleko z tym, a mamy jeszcze trochę punktów. Disney Plus i pandemia. O, to akurat to jest to, co mówiłaś 5 minut temu. Tak, tylko właśnie mówię, że ten John Lasseter, gdyby dalej rządził w tamtych czasach, to by nie pozwolił, żeby te filmy były prosto na Disney Plus i darmowe, kiedy takie Encanto do kina albo Raya hybrydowo i w premium. Ale czekaj, hybrydowo? No, że w kinach i na Disney Plus jednocześnie ona wyszła. Wiesz co? Tak teoretycznie to dało... Nie, dałoby się zrobić. Na pewno byłoby ich na to stać. A z tego co mi wiadomo, właśnie to teraz tym... do kin bardzo mało teraz ludzi w ogóle przychodzi. Ale właśnie o tym chodzi, że takie, że Disney nauczył ludzi, że po co jest na Pixara, jak można miesiąc poczekać. Jak można odczekać miesiąc, a potem sobie obejrzeć w domu przy telewizorze. Albo no w telefonie, albo na komputerze. No właśnie, ale no jest właśnie taki problem z tym, że w tym momencie też to też nie jest do końca też ich wina, tylko ten pandemii. Bo to też zmusiło co po niektórych ludzi do porzucenia niektórych swoich aktywności i musieli szukać alternatywy. Wiem, tylko chodzi mi o to, że na przykład ten Peter Doktor Szef to tak trochę pozwalał tak gorzej traktować Pixara niż Disneya. Chodzi mi o to, że... A to jest błąd, na... ponieważ też Disney bez Pixara by też w ogóle się nie wybił. I vice versa. No właśnie. Bo jednak bądź co bądź, Pixar i Disney to są takie symbiotyczne organizmy. Jeden bez drugiego nie mógłby istnieć. No bo jednak Toy Story i Potwory i Spółka były robione przez Pixara, tak? Tak. No właśnie. Więc gdyby nie sukces jednego i drugiego, to oni w ogóle nie byliby znani. A, wracając do tej pandemii, to też nie chodzi o to, że przyzwyczaił ich Disney do tego, że mogą poczekać. Disney po prostu dostarczył ludziom narzędzia, ludziom zdesperowanym, zamkniętym, przymusowo zresztą, więc musieli znaleźć sobie jakąś rozrywkę. A tak jak powiedziałaś, większość ludzi mogło sobie iść do kina, ale teraz w ogóle nie mogli też za sprawą tego, że policja mogła ich złapać, albo groziło im zamknięcie. Wiem, tylko chodzi mi o to. Straszenie ludźmi właśnie tym według mnie jest błędem, ale o tym to kiedy indziej jeszcze porozmawiamy. Tylko chodzi mi o to, że to i tak jest paradoks, że Pixara to lądowały na Disney Plus darmowo, a na przykład Encanto poszło do kina, albo Raya. To jest miecz obosieczny. No i druga rzecz, oni po prostu już wzajemnie zaczynali się już nie szanować. A Pixar na pewno kiedyś się będzie chciał odłączyć od Disneya, z tego co widzę i z tego co mówisz, bo będą mieli już kompletnie dosyć tego, że jako jednak ci partnerzy są nie traktowani poważnie. No tylko, jeżeli... że ja się boję. No mów. Tylko, że ja się boję, że Disney wcześniej wchłonie ich we własne struktury i zamknie, tak jak Blue Sky. Wiesz co? Ja ci powiem tak. Mi się wydaje, że tak się może nie stać. Pixar ma swoją bazę fanów i oni bardzo długo z Disneyem robią. Więc no przecież
swojego partnera, znajomi na pewno by na to nie pozwolili, chociaż w sumie nie wiem, ale mi się wydaje, że partner tak łatwo się nie dałby wygryźć. Ale wiesz czemu? Tak znają myślę. Znają przecież Disney, bo... jego zarząd od lat, więc znają ich zagrywki. Ale mogę powiedzieć czemu? Chodzi tak. mi o to, że ostatnie, nie wiem, 4-5 lat Pixar jest jak na maszynie podtrzymującej życie. Każdy film wtapia coraz więcej. I takiemu Disneyowi to nie będzie się kalkulować ich trzymać. No, ale kto doprowadził do tego? Disney. Dlatego, że... Wiele powodów, typu Disney+, Plus, pandemia, narzucanie takiej jakości. To też, ale najważniejszy powód, brak jakiejkolwiek innowacji. Jak powiedzieliśmy na początku, Pixar jest w stagnacji, w miejscu, dlatego że Disney, tak jak już powiedzieliśmy, zrobił z nich maszynkę do robienia pieniędzy. Mieli określony standard i to jest właśnie ten problem z Pixarem. Oni nie eksperymentują już od ponad 10 lat. Formuła, jak i animacja jest prawie, że taka sama. Nie wyróżnia się niczym. Dlatego ludzie przychodzący na Pixara, nawet będąc jego fanami, idą, bo idą. Wiedzą, jak to będzie, wiedzą, że będzie to dobrze wyglądać i ich nie będzie to w ogóle dziwić. Dla nich to będzie po prostu kolejne pójście do studia, które było, no i tyle. Nie ma w tym nic niestety wyjątkowego. A Disney tak teoretycznie może prędzej czy później albo ich wchłoną, albo wycisną ich do ostatniej kropli. Teoretycznie to zmieniają wygląd ludzi w filmach. Tak, nie. Luka, czy to nie wypada, ale to wciąż za mało, jak się porówna. To kota w butach. Ale to są bardzo małe zmiany. Widziałeś zresztą co? Zmniejszą modele, wyłupią bardziej oczy, ale to nie jest też żadna zmiana. To jest tylko... Nie wiem, jak to określić. No po prostu zmienili modele i tyle. To nie ma nic w sobie nadal wyjątkowego. Jeżeli miałbym porównywać niewypandę, to mógłbym to porównać do grafiki na przykład z Robloxa. Bo tak zauważyłaś, że jest taka bardziej kanciasta, prawda? Tak. Więc niewypanda bardziej przypomina Robloxa niż Pixara. W sensie, no dobra, no jest to trochę zmiana, ale to nadal nie jest to. To po prostu nie jest to. To jest zbyt pospolite. Dlatego mówię. Pixar jest Pixarem, nie zmienia się i to nie jest już tak wyjątkowe, jak było kiedyś. A wracając, jeszcze zauważyłeś, że w ogóle nie mamy promocji nowych produkcji, nie mamy takich większych spoili tak. dotyczących filmów. Właśnie. Czym to w ogóle jest spowodowane? Tak. Bo kiedyś to praktycznie nie wiem. Drzwiami i oknami do... podłożone, a teraz to praktycznie tego nie widzimy. Ewentualnie robi to Netflix. Nawet z takim serialem jak Bridgertonowie, gdzie byłem ostatnio na Złotych Tarasach, to na jednym wieżowcu wisi taki ogromny plakat. A na Pałacem Kultury już jest zapowiedź na HBO Maxie drugiego sezonu Rodu Smoka. Co swoją drogą obejrzałem Grę o Tron do 5 odcinka i mogę powiedzieć, że tak jak powiedział kiedyś Geralt z Rivii, polityka sprowadza się tylko do jednego. Do pieprzenia. I Gra o Tron też się sprowadza tylko do jednego. Dobra, już kontynuuj. Już się zamykam. Ale z tą promocją to w ogóle jest śmieszna sytuacja. Bo na przykład w Ameryce to ostrzej na przykład promują w głowie się nie mieści dwa. Ale na przykład w Polsce to mnie strasznie dziwi, że nie. Na przykład... Czekaj, nie mówmy to na skali jednego kraju. Jak to w ogóle wygląda w całej Europie? Czasem bo to jest zrobią jakieś... Czasem zrobią jakieś happening, tak jak na przykład Elemental miał jakąś wystawę w sklepie, hipermarkecie,
ale tak to słabo. Najbardziej tutaj ubolewam nad tym, że kiedyś na przykład McDonald's... Ale powiedz mi, dlaczego akurat Disney tak nie promuje się w Europie jak inne studia? Wróć, serwisy streamingowe, a na przykład w Warszawie albo we Wrocławiu, gdzie znajdziesz plakat The Boys, znajdziesz plakat Rodu Smoka, znajdziesz plakat Bridgertonów 1670. Dlaczego nie widzimy Disneya na przykład? DreamWorksa już też zobaczysz. Ale dlaczego nie Disney? Oni się pchają w influencerów na TikTokach, a nie inwestują w promocję na ulicy. Ale przerwałeś mi, ale na przykład z Disneya w Europie to najbardziej ubolewam nad tym, że nie ma w Europie McDonald's gadżetów z Disneya, jak kiedyś były. I one wróciły w Ameryce i w Chinach, a w Europie nie. Czyli możemy powiedzieć, że Disney po prostu ulewa Europę ciepłym moczem, bo nie jest już dla nich tak atrakcyjnym rynkiem? Tak, ewentualnie robi jakiś mały happening we Włoszech. Dosłownie tylko we Włoszech. Czyli dosłownie jesteśmy już olewani przez nich, ale inne studia z tego korzystają. Tak, ewentualnie jak już inwestują, to w influencerów na TikToku, że ci zapromują, że kup abonament Disney Plus i obejrzyj serial Gwiezdna Wojna czy coś. Tak, Gwiezdne Wojny Sarkolita, tak? Tak. To nawet serio, youtuberów sobie zapraszają na premiery prasowe i tym podobne. Czyli możemy powiedzieć wprost, że Disney w tym momencie olewa rynek europejski? Czy... Tak. A pamiętam czasy, kiedy na przykład Wally wychodził, to nawet w margarynie Rama były gadżety z filmu. Albo jak wychodził Ratatouille, to jeszcze były zabawki w maku, tylko jeszcze takie faktycznie lepsze. Pocztówki w kinach były rozdawane z filmu. Były zabawki jeszcze plastikowe. Pamiętam w płatkach to mleko, mleka były łyżki z filmu, właśnie, z Pixera. Ty, no właśnie. Na przykład w tych Cookie Crispach były przecież te odloty i inne gady. Była Merida Waleczna w Cine Minis chyba. A teraz to w ogóle się to nie pojawia. Była tylko co najwyżej torebka z Awatara. A nie, filmu. Przepraszam. Pojawi się Akolita może w których płatkach. Wątpię, ale ja pamiętam, że w tych płatkach to nawet były takie łyżki z głowami postaci, tam gdzie uchwyt. Wiesz co mi się jeszcze wydaje? Wydaje mi się, że Disney w tym momencie chyba będzie szedł śladami Blizzarda. Jak teraz Blizzard jest wyszydzany praktycznie przez wszystkich graczy, tak teraz chyba Disney będzie wyszydzany przez prawie wszystkich fanów filmów i seriali. Wiem, ale chodzi mi też o to, że pamiętam te czasy. A w sumie DreamWorks też nie był lepszy, bo z tym mega mocnym 2 to akurat oni przegięli pał. Kung Fu Panda też. Wiesz co? Akurat czwórka nie była taką tragedią, wbrew pozorom. To jest ale to prawne, nie to... Ale mi chodzi po prostu o sam fakt potraktowania fanów mega mocnego przez DreamWorks. Chodzi mi o sam fakt. Dla mnie to było do dupy i to jest bardzo nieczyste zagranie wobec ludzi, którzy naprawdę lubili Mega Mocnego jako antybohatera, nie jako złoczyńcę. Antybohatera, to jest różnica. I to bardzo duża. Okej, okay, dobra. Sorry. W ogóle to, w ogóle jeszcze tylko co do promocji, to dziwi mnie, że nawet nie ma gazety z tego najnowszego filmu Głowy się nie mieści 2, a jedynka te ile to lat temu to miała gazetę Disney przedstawia z pieczątkami, a tu nawet gazety nie ma. Ujmę to w ten sposób. Bardzo dużo firm ówcześnie też idzie do Chin. Rynek azjatycki staje się bardziej atrakcyjny od europejskiego. Europa, jak sami widzimy, staje się, powiem to wprost, nudna powoli.
wyssana z jakiejkolwiek, powiedziałbym, indywidualności. Na rzecz właśnie takiego jednego nurtu, co według mnie nie jest okej. Ponieważ przez brak różnorodności też nie jesteśmy atrakcyjni dla co po niektórych rynków. Czyż nie tak? Tak. No bo powiedzcie mi jedno, widzowie, jeżeli tego słuchacie. Jeżeli byście coś sprzedawali, to jak przyciągniecie klientów, jak wszystko to, co sprzedają w twojej konkurencji, jest takie same? Czym się wyróżnisz? No właśnie, niczym. Musisz wyróżniać się na przykład, nie wiem, jakością produktu, stąd skąd pochodzi, reklamą i wszystkimi tymi innymi bzdurami. No dobra, może nie tyle co bzdurami, co po prostu chodzi o to, żebyś był atrakcyjny dla nowej klienteli. A Disney po prostu wziął taką matykę, że lepiej inwestować w klientelę bardziej wschodnią niż w Europie, bo myślą, że Europa będzie po prostu nadal to kupować, a ludzie już po prostu się budzą i widzą, że to powoli staje się badziewiem. Tak, więc... ale jeszcze wracając jedną rzecz, to co mnie najbardziej dziwi z tego w głowie się nie mieści trwa, to że poza Funko Popami to nawet nie ma figurek, a jedynka miała. A daj spokój. Dobra. Lecimy może dalej. Duża konkurencja w Oscarach i stylu. I właśnie to mnie dziwi. Dlaczego pomimo tej konkurencji Disney i Pixar są tak uparci, że nie próbują czegoś innego? Wyjaśnij mi to, bo... Nie wiem. Po prostu chcą bezpiecznie. Ale a nie ryzykować. Ale Janet, jak bezpiecznie? Przecież rynek tak nie działa. Czasami... Oni sami przecież ryzykowali lata temu i się opłacało. A jeżeli się nie będą już teraz bardziej starali, no to ten rynek ich po prostu pożre. DreamWorks się o tym przekonał i jak widzisz, na początku tamtego roku poszło im bardzo dobrze. I co, stracili na tym? Absolutnie nie. Ja tylko mówię, że... Tak samo. Wypuścił Klausa i do tej pory stał się jednym z najczęściej oglądanych filmów na święta. Nawet bardziej od Kevina. A Sony to samo. Tak jest. Amazon zrobił Vox Machiny. Zrobił The Boysów. Zrobił Invincible. I dlaczego ludzie tu przychodzą? Ponieważ to się wyróżniało, że to też nie był Marvel, że to nie było DC, bo ludzie chcieli czegoś nowego. A jak można było zrobić serial z kampanii z D&D, to co? Da radę? Oczywiście, że da radę. I to można zobaczyć. Nawet ja czekam na trzeci sezon. A wiecie dlaczego? Ponieważ ta kampania w D&D była wyreżyserowana w tak dobrym stopniu. Animatorzy tak dobrze się postarali, co poniekąd to są ci sami ludzie, którzy Avatara również robili. Legendę Anga, nie Jamesa Camerona, żeby nie było pomyłki. I to jest kurwa dobre. To ma wszystko, czego potrzeba. Jest fabuła, jest fajna animacja, super walki, wszystko tam jest. I to nieważne, czy tam jesteś dziewczyną, czy chłopakiem. Podoba się to każdemu fanowi fantasy. Ba, jeżeli nawet lubisz akcyjniaki, to ci się to bardziej spodoba. Jest tam dużo postaci, z którymi możesz się nawet utożsamić. Każdy tam coś znajdzie dla każdego. W sensie, nie mówię, że to jest inkluzywne czy coś, ale to jest taka rozrywka, która podoba się naprawdę dużej grupie ludzi. Tym między innymi graczom, scenarzystom, ludziom, którzy robią RPG, lubią RPG, albo też zwykłych pisarzy, reżyserów i tak dalej. No. Można do tego podejść? Można, bo ludzi ale po nie tylko, tego brakuje. Ale nie tylko zachodnia konkurencja, ale nawet anime wypycha Pixara. Powolisz pójść na przykład na Chłopca i Czaple, aniżeli na Baza Astrala na przykład. No ale wiesz, Ghibli to jest jednak Ghibli. Ghibli stało się raczej nie bez powodu. A Demon Slayer też był najpopularniejszy w kinach w czasie pandemii. U nas po prostu wychodzi coś takiego, że bardziej interesujemy się tym, co teraz wyjdzie tutaj, bo już to u nas znamy. A Disney
po prostu inwestuje tam we wschodzie, bo niby nie widzieli też i tego. Także mi się wydaje, że to jest taka wymiana kulturowo, jak to, kulturowo-handlowa, coś takiego. Ale sądzę, że po prostu Disneyą rządzą stare dziadki. Popatrz na to, ile lat ma Bob Iger. I wszyscy żyją tak, że lepiej sprawdzone, bezpieczne odklepać, niż próbować nowych rzeczy i ryzykować. Tylko że niestety w tym momencie naraża się na stagnację i na wypchanie z rynku, jak sami dobrze wiemy, a to się dobrze nie kończy. Rynek niestety jest bardzo bezlitosny, tak samo pokazały Oscary podczas nie tylko animacji, ale również i filmów. Tutaj nie ma niestety miejsca na pomyłki, czy w tym wypadku oszczędzanie się na czymkolwiek. To jest, no, żyć. To jest być albo nie być. To jest wielki biznes, to są wielkie pieniądze. A Disney naprawdę już po takim czasie do niego to nie dotarło w ogóle? Nie rozumiem. Widocznie nie. Nie rozumiem tego. Popatrz nawet na film Życzenie. To ono wyglądało jak fabuła, jak z generatora ChatGPT. Jak się ten film nazywał? Życzenie, Wish. A, to nie oglądałem. To się nie wypowiem na ten temat, bo nie mam pojęcia. O, pardonsik. Budżety a box office. Oho. Momencik. Dobra, teraz. Halo, jesteś? No jestem. Jestem, dobra. To powiedz mi, ostatnio jak widziałem, sam Akolita, jego budżet miał chyba 160 milionów dolarów, a dwa pierwsze odcinki nie wywierają takiej nadziei. Czemu pomimo, tak, ale... czemu pomimo tego, że jest wydane naprawdę sporo, to i tak wychodzi z tego... przysłowie wypaździesz. Podokrętki zamiast planować zawczasu. Tylko że z tymi budżetami to mi też chodziło, że porównaj ile kosztuje taki film jak na przykład Między nami żywiołami a Spider-Man. Ten Spider-Man i to uniwersum to ułamek ceny. A możesz... Czekaj, ja zaraz zobaczę. A ile kosztował Spider-Man poprzez multiversum? Nie wiem, ile sprawdzę. Zaraz zobaczę. 100 milionów dolarów. Zarobił 684. Czekaj, a zobacz, czekaj. 100 milionów dolarów kosztował ten film. A Acolyta? Czekaj, Star Wars Acolyte... budżet. A zobacz, ile kosztował Między nami żywiołami. Czekaj. Sam budżet The Acolyte wynosił 49,2 miliona dolarów. Co? I to wyszło takie... Nie wierzę, że to tak... No to pewnie więcej, ale w każdym bądź razie coś tutaj po prostu jest nie tak. Dlaczego poprzednie trylogie... Dlaczego pierwsza trylogia, pomimo o wiele mniejszego budżetu, wyszła, no, jednak trochę lepiej? Bo się starali i planowali zawczasu, bez zbędnych dokrętek, zmian, scen no i w ogóle. No i scenariusz był tak samo, jak mówisz, napisany już nie tak po macoszemu, tylko już... Jak bardziej bym powiedział na ostatni styk, czyli że już jest tam zrobiony tak, a nie inaczej, więc nie wiem, dlaczego to tak się stało. Ale to jest trochę śmieszne, że na przykład pierwsze filmy Pixaria do Wall-E'ego to dosłownie spisali scenariusze w kawiarni
na serwetkach, czy głównie pięciu tych założycieli, a teraz to całe sztaby i to kosztuje mnóstwo. Mówię ci, zobacz ile kosztowało te między nami żywiołami. To cię załamiesz. Okej, okay, uwaga! Ile kosztował? Nie ile zarobił, tylko ile kosztował. Dobra, budżet. Google, jak nie rozumiesz, co chcę napisać? O Boże Święty. 200 milionów. 200 milionów dolarów. Boże. I to się nie zwróciło w ogóle. Podobnie. A to no, nie wypanda? Albo nie wypanda, to... 175 milionów. Zarobił w box office ledwie 20 milionów. Ja pierdzielę. Normalnie. A dla porównania, zobacz, jak taniuczki to był na przykład ten Pinocchio Netflixa. Ten, co zdobył Oscara. Czekaj, no, zaraz zobaczymy. Netflix. Pinokio, budżet 35 milionów. Uwaga, a teraz Pinokio ten od Disneya animowany 150 milionów i nie zwrócił się. O matko, ja nie wierzę w to po prostu. A zobacz, jak kosztował pierwszy Spider-Man. Nie ten, co wyszedł w tamtym roku, ale ten pierwszy. Ty się jeszcze pośmiejesz. Poprzez... Czekaj, bo to był... Nie Across the Spider-Verse? Into Spider-Verse. Nie. Dobrze. Wers... Budżet. Uwaga. 90 milionów dolarów. Nie, przepraszam. Odłamię się chyba za chwilę ze śmiechu. A to jest film z 2018 roku. Byłem na tym w kinie. Naprawdę się dobrze przy tym bawiłem. Widzicie, wydano na to mniej pieniędzy o wiele. Zobaczcie, jak to było dobrze oglądane. Czekaj, jaki tam jeszcze film taki z 2010 roku pamiętasz? Ile zarobił? O, wiem. Dobra, a w ogóle zobaczmy. Kung Fu Panda 2. Budżet. Ja jestem w sumie ciekawy, ile... 150 milionów dolarów. A ile zarobił? Bo według mnie dwójka nie była wcale taka zła. Dzięki solidnym kung fu znalazła się na szczycie. Zarobił 56,5 miliona dolarów, a jego łączny wpływ przekroczył już 205. Ty, ale 56, a wydano na to 150? To coś mi tu nie pasi. Czyli co, nie zwrócił się? Cóż, w każdym razie... W sumie to ciekawi mi też, ile zarobił, to znaczy ile kosztował Baz Astral, zaraz ci powiem, bo akurat mam Baz Astral budżet 200 milionów, a zarobił 226, to historyczny 200 milionów i nie ma mocniej 2, 200 milionów, to historyczny 4, 200 milionów, dobra. A nie ma mocni, chociaż się zwrócili. Dlatego, że się zwrócili, to teraz podobno w Pixarze trwają rozmowy nad Nie ma mocnymi 3 i Pójdzie z Nemo 3. Ty wiesz co? I Nie ma mocni 2 zarobili 182,7 milionów. Wtedy to się w ogóle nawet nie zwróciło. To w ogóle się a nawet nie zwróciło. A między nami żywiołami nie, czekaj. Miało najgorszy, a między nami żywiołami nie, zarobił mieli... 7,
Nie, zarobił 7 miliardów dolarów. No to w końcu ile? Siódmy film animowany, który przyniósł na świecie dochody powyżej miliarda dolarów. I Niemocni 2 zarobili 574 miliony w USA i 430 milionów poza. Aha, czyli... czyli nie wyszło tak tragicznie. Ale i tak nie rozumiem, dlaczego pomimo tego, że widzieli, że jednak w kinach można to wypuścić i to by było dobre, to i tak wypuszczają takie paździerze. Wytłumaczysz mi to jakoś? Bo ja w tym momencie chyba mój mózg nie potrafi przetworzyć tego w normalnych okolicznościach. Nie wiem, ale to też w ogóle jest chore, że masz takiego Pinokia, co robi wrażenie taniuśkiego, a tu masz za 200 milionów. Kiedy na przykład te Między nami żywiołami, to w ogóle miało najgorszy opening w historii Pixara. I to chyba w tym momencie będzie początek końca tego studia. Dlatego mówicie, że mówi się, że Pixar teraz jest na maszynie podtrzymującej życie i wszystko jest być albo nie być, z tym w głowie się nie mieści trwa, czy zwróci się, czy nie. No to ostatnia szansa. To powinien być dla nich sygnał, żeby to o wiele bardziej przemyśleć. Dobra, nie będziemy ich po prostu sądzić. Za dużo kontentu, za szybko. Czy to moglibyśmy nawet i połączyć to razem z przebodźcowaniem? Czy znudzeniem konsumenta tym samym? Też i to, że nie masz czasu tego wszystkiego nadrabiać. Bo kiedyś to film Pixara to było wydarzenie raz na 2-3 lata, no, tak, a teraz co roku masz? Nie, McDonalda w twoim mieście. A teraz co roku masz film Pixara, a oprócz tego kilka seriali. Tak, plus poza tym ludzie też nie bardzo mają czas. Jak mówiliśmy wam wcześniej, oni pracują i tak nie masz kiedy tego nadrabiać. Nie masz też kiedy sobie przypomnieć nawet i starych filmów. To jest najgorsze. A gdyby zrobili po prostu tak, że zrobiliby co jakiś czas naprawdę dobrą produkcję, ludzie mogliby do tego wracać, analizować ją, robić o tym recenzje, projekcje, bo mi się wydaje, że gdyby jednak podeszli do tego bardziej w takim stopniu, żeby też i ci wszyscy youtuberzy, i inni recenzenci mogli sobie, wiesz, przeanalizować to dane dzieło, mówić o nim, to też byłaby dla nich bardzo dobra reklama, prawda? Tylko, że tak, robili po prostu tym... to raz, a porządnie, nie tak często, tak jak to próbował zrobić Marvel przy ostatniej fazie, ale dobra, bo ominę już po prostu temat. Chodzi po prostu o to, żeby zrobić parę porządnych produkcji, a nie robić masówkę, tak jak się to robi na taśmie. I żeby po prostu do ludzi podejść troszeczkę bardziej inteligentnie, bo to też się będzie napędzać, no. Jeżeli będzie dobry, no to będą o tym mówić. Jeżeli będą o tym mówić, więcej ludzi będzie o tym myśleć. I to obejrzy, pójdzie sobie do kina, kupi bilet, poczeka sobie na ten cholerny Disney Plus i wykupi subskrypcję. Czy to tak trudno o tym pomyśleć? To raz, a dwa, twórcy sami mieliby czas przysiąść, animatorzy, a nie żyć w ciągłym tym crunchu, żeby szybko wyrobić się na przyszły rok. A potem wychodzi to, że animacja jest źle zrobiona, a to są jakieś niedogodności, film się źle sprzedał, chlip, bo trzeba do tego przysiąść i zrobić to porządnie, bo ludzie już mają dość dziadostwa i tego jest po prostu za dużo. Mózg nie zdąży po pierwsze tego wszystkiego przetworzyć, a po drugie nie starczy czasu, żeby to wszystko obejrzeć, a jak się potem jeszcze okaże, że to było tak badziewne, to ludzie nie będą do tego wracać i marnować swojego czasu. Dlatego ja też bardzo dużo rzeczy, które na Netflixie się pojawiają, to ja tego nie obejrzę. Ale to już nawet do tego samego poziomu podchodzi, że jak na przykład miałam grupę facebookową o Disneyu, zapytałam ludzi, czemu nie chcą mieć na przykład Między nami żywiołami, to było, że wolą na przykład pójść na Spidermana czy Żółwienicza,
bo i tak nie mają czasu obejrzeć wszystkich filmów, wszystkich seriali. Dlatego, że ludzie jednak pracują. Dobra, możemy lecieć dalej. Niepewna przyszłość postawiona na dotarcie do jak najmniejszej ilości ludzi. Czyli masówka, tak jak powiedzieliśmy. Jak sądzisz, czy to jest dobra droga? Bo chyba odpowiedź na to właśnie jeszcze bardziej. Moim zdaniem to jest strzał w kolano, bo tym bardziej popadną do wchłonięcia w Disneya, ponieważ niczym się nie różnią od takiego Illumination. Zgadza się, a nawet oni troszeczkę mają inny styl, tylko że no właśnie, Pixar po prostu jest powtarzalny, a jeżeli chodzi o Disneya i celowanie to w mainstream, jest to poniekąd w jakiś sposób, ale dość trochę nudne, bo ludzie się po prostu przyzwyczaili do papki, a ci, co mogliby zapłacić więcej, na przykład, żeby swoje ulubione uniwersum obejrzeć, to nie będą tego robić i potem będą te franczyzy kasować, dlatego że nie zarabią. Ciekawe dlaczego? A może dlatego, że nie zrobiliście tego tak jak trzeba, nie trzymaliście się materiału źródłowego, ani nie próbowaliście przeanalizować sobie tego, że to trzeba byłoby zrobić inaczej, ponieważ jednak baza fanów jest specyficzna. Weźmy na przykład takiego Warhammera. Rzeczywiście figurki są okropne, ale jest tam baza fanów, jest tam baza ludzi, którzy to jednak kupują i to robią właśnie dla tych grupy ludzi. Zarabiają na tym i na tym jednak te pieniądze mają i się nawet nieźle trzymają, tylko problem teraz później się znowu pojawił, ale to nie jest o tym akurat nie jest o tym akurat temat rozmowy. Ale w ogóle to smutne, patrzę na ten cień siebie samego Pixara, że kiedyś to takie nagrody, rewolucje robiła, teraz to pójdzie drogą Illumination. I dla słuchaczy, co nie wiedzą o co chodzi, to chodzi o to, że kilka dni temu Peter Doktor udzielił wywiadu z Bloomberg i powiedział, że teraz muszą postawić na dotarcie do masowych ludzi z przekazem, aniżeli osobiste historie reżyserów. Czytaj Między nami żywiołami, Luka, to nie wypanta. I że mają być takie morały, z którym każdy może się utożsamiać. Ale zobacz, czy to akurat się sprawdziło, że to jest właśnie dla masy ludzi? Nie. Bo to jest takie same. To jest to, co ludzie znają, to jest to, co ludzie wiedzą i nie chcą, nie będą tego oglądać. Bo dla nich to jest nudne i szkoda ich czasu. Dlatego filmy, seriale, nawet i filmy na YouTubie, jeżeli są oryginalne, jeżeli ktoś ma na nie pomysł, albo się lekko kimś inspirował, a ma na to swój pomysł, są o tyle piękne, dlatego że widać w tym właśnie indywidualność reżysera i pisarza, który to robił. I że możemy podziwiać ten kunszt oraz jego pomysłowość, a nie wpierdzielać papkę, która jest nam podłożona pod miskę i żebyśmy to żarli. No nie. To nie jest dobry sposób zarabiania. Z drugiej strony, a na to rozumiem ich, że oni chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy, ale no właśnie ta masa ludzi, tej największa ilość ludzi te motywy zna i dla nich to po prostu jest nudne. A na dodatek, czym to się różni, czy gdyby ten film robił AI, skoro może to generator wygenerować, a reżyserzy swoje przeżycia mają unikatowe. Dokładnie. Przecież nieraz było naprawdę dużo biografii kinowych, które stały się naprawdę dobrymi filmami. Na przykład ostatnio Disney zrobił przecież film The Bear, który właśnie opowiada właśnie indywidualnie o szefie kuchni, bardzo zdolnym szefie kuchni, albo nie wiem, jakieś biografie wojenne.
ponieważ ale na przykład... relacje z dzienników, ze wspomnień ludzi, każde to jest unikatowe i dlatego to też jest dobre, bo widzimy niektóre wydarzenia z różnych perspektyw. Ale na przykład ten Między nami żywiołami, to tam opowiadało o rodzinie reżysera imigranckiej do Ameryki i to inaczej się patrzy, niż gdyby każdy inny zrobił. No widzisz, o to mi właśnie chodzi. I teraz zadajmy sobie pytanie. Ale jeszcze jedna rzecz, to że ten Peter Doktor to jeszcze powiedział, że oprócz takich filmów trafiających do wszystkich, to że jeszcze będą stawiać na sequele, bo to sprawdzone marki. Czyli w tym momencie nie ma po co przychodzić. W tym momencie Disney, jak dla mnie, stał się po prostu bezpłciowym, wyssanym ze wszystkiego tworem, który ma tylko zarabiać, tak jak chyba większość korpo. Najbardziej chyba, to więc mi... chyba nawet nie ma nawet czego ratować. Najbardziej to mi żal na przykład Elio w przyszłym roku, bo ja jestem pewna na 300%, że ten film to będzie miał jeszcze gorszą promocję niż w to w głowie się nie mieści 2, a na dodatek wszyscy zapomną o nim, skoro był przesunięty o rok. Na pewno. No dobra. Wiem, że to jest smutne to, co mówimy, ale niestety tutaj jest po prostu mówiona czysta prawda. Sam problem w Disneyu. Chodzi głównie o zarząd. Czy właśnie o tą chęć przypodobania się praktycznie wszystkim, która nie wychodzi. Wszystko po trochu. Ja ogólnie przed pandemią przewidywałam, że Disney znowu wejdzie w okres eksperymentalny. Czyli w sumie moglibyśmy nawet pominąć ten punkt, ponieważ go omówiliśmy w poprzednich. Tak. W każdym bądź razie, to zamiast tego zrobimy po prostu podsumowanie. Disneyu. To, że chce się przypodobać wszystkim według moim zdaniem i zapewne zdaniem wielu, jest to po prostu niedobra droga, bo prawda jest taka, że nie zadowolisz wszystkich. Po prostu. Ja wiem, że chcecie zarobić. Każdy lubi pieniądze. Ja też lubię pieniądze. Janet pewnie też. Nie wiem, czy wszyscy, tak, ale jest jeden problem, że żeby te pieniądze zarobić, to jednak trzeba się postarać, nie? A na ten moment wypuszczając nam takie wyżygane truciny, no to jedyne, co możecie dostać, to anulowanie subskrypcji i nic poza tym. Szanujmy ale... się. Ale też nie tędy droga, żeby pójść w stronę Illumination, żeby tylko zabawki z chudego i Toy Story sprzedać, a nie robić dobrych filmów jak konkurencja. A poza tym samo Illumination, tak jak mówisz, też w sobie w zasadzie nie robi teraz nic innego jak te minionki. To i właśnie Pixar będzie szedł w tę drogę, tym, że dostaniemy Toy Story 5, gdzie jest Nemo 3, gdzie nie to ma jest mocy, zupełnie niepotrzebne, ponieważ czwórka miała już zamknięte zakończenie. Trójka już miała. Czwórka niby też. Mamy też dostać serial z głowy się nie mieć, czy... Boże, po co by... Nie, dobra. Dobra, nie, zajmijcie się po prostu czymś innym. Naprawdę. Albo jeżeli już robicie ten serial, to błagam, zróbcie go naprawdę dobrze. O, jeszcze możecie, nie wiem, możecie wziąć do tego jeszcze jakiegoś psychologa na konsultacji. To może to jeszcze można byłoby to... ładnie urozmaicić. Jeszcze co to odejść znaczących osób, to dla mnie największym chichotem losu jest to, że była taka jedna animatorka czy scenarzystka, nieważne, która uratowała Toy Story 2, bo skasowali z komputerów, a ona miała backup w swoim domu i przywiozła, a ją zwolnili w tamtym roku. Dlaczego? Cięcia kosztów, za dużo pracowników. Niedawno też znowu
17% zwolniono. Debilstwo. No ale co ci mogę poradzić? Ja powiedziałem, co Disney powinien zrobić, a to jak już zrobią, no i tak zrobię po swojemu. Moi drodzy, to by było na razie na tyle. Skończyliśmy to chyba w godzinę 15 minut około, albo 20. W każdym bądź razie komentujcie, czy to, co powiedzieliśmy, to jest prawda, czy nie zgadzacie się z nami, bo jednak to, ta seria jest między innymi o tym, co my uważamy, ale my też chcemy usłyszeć wasz punkt widzenia, ponieważ jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest bardzo ważne, żeby móc analizować co po niektóre fakty oraz weryfikować informacje. Także pamiętajcie, łapce w górę o komentarzu. A i przy okazji zapraszam was na co 3-dniowe odcinki z Dark Souls, jeżeli mi się uda. Co 2 tygodnie będą takie zrobione streszczenia z podsumowaniem danego filmu, a co tydzień jakaś krótka recenzja jakiegoś serialiku na Netflixie. Dlaczego krótka? Jak już powiedziałem, nie ma za bardzo zbytnio dużo czasu do tego, żeby to wszystko obejrzeć, więc jakie najważniejsze, po prostu zrobię takie malutkie podsumowanko. Mam nadzieję, że będziecie tak samo usatysfakcjonowani. A na streamy zapraszam w poniedziałek. A nie, przepraszam, wtedy to jak będzie to stream już był. Więc zapraszam was na piątek o 20. A podcaściki będą co wtorek, jeżeli nam się uda. A napiszę po prostu, jeżeli coś nam wypadnie. We wtorek albo w środę praktycznie może coś być o 12. Przepraszam, o 14. Także widzimy się w następnych odcinkach. Do następnego. Może z innymi gośćmi. Do zobaczenia.